Siemano widzowie, w nowym odcinku u mnie na kanale. W dzisiejszym odcinku coś, czego jeszcze nigdy nie było, a mianowicie tor wyścigowy, a nie tylko i wyłącznie prosta droga, inne zasady, inne reguły, ale też losowe pojazdy. Dawaj Mati, numerki od... no jest 10 pojazdów, także wybierz sobie 5. Tak w skrócie. No to 1, 2, 3, 4, 5. Tak powiem tak, tego to się nie za bardzo spodziewałem. Możesz już bijać, karty są odsłonięte. Ja już zaraz wam tłumaczę, widzowie, jak to wszystko wygląda. A wy napiszcie hashtag nowa, wam przypnę serduszko do tego komentarza. I mordy, najważniejsza kwestia. Lecimy po 35 tysięcy widzów, będzie nowa seria na kanale z innej gry. Raz w tygodniu najprawdopodobniej, chyba że więcej, ale to zobaczymy. Ale zapraszam no do subskrybowania. Ja nie przyjdę ogólnie. Dlaczego? No bo ja u mnie stoję w miejscu po prostu i tyle. I ja nie mogę się ruszyć, bo mnie tak chciało. Musisz poczekać, bo to jest nowa mapa. Możesz za chwilę próbować się gdzieś tepnąć. No klikam tap i się nic nie dzieje. U mnie chodzisz. No i to fajnie. Po trybunach. Pokażę dla widza jeszcze na start odcinku. Czekaj, bo znikłeś. O, jesteś, zatrzymałeś się. Także tu jest widzowie Mati, jakbyście chcieli widzieć. On stoi teraz na trybunach. O, coś się rusza. Weź sobie powolutku, na nieszybkim chodzeniu, odblokuj świat. Ale to widzowie, no poczekamy aż Mati sobie wszystko odblokuje, żeby to wszystko działało. Musi torem się też przejść. Dobra. Udało się to widzowie jako tako ogarnąć. Mati jeszcze pobiegł się przebiec torem, żeby mu się wszystko przygotowało. I tak, Mati wziął Lamborghini, czyli jedyneczkę. Dwójeczkę, czyli takiego Passacika. Trójka to jest widzowie... No, nie wiem, to jest Monster Truck, ale jak to się nazywa, to nie wiem, jakiś chyba Chevrolet. Czwóreczka, czyli Golfik. I piąteczka, czyli taki oto Nissan. No myślałem, że tu będzie jakaś różnorodność, ale widzowie niestety nie ma tej różnorodności. Ja dostałem za to Volvo, BMK, tutaj mamy Toyotkę, BMK i Teslę elektryczną. Także wygląda to nawet całkiem spoko. I teraz widzowie z najważniejszych jeszcze zasad serii. Czekajcie, czyli tak. Ej, a ten tor to nie jest lekko za długi? Nie, no on jest taki optymalny. Ale to ty chcesz wszystkimi samochodami się ścigać dzisiaj przez ten tor? Zaraz zobaczysz, jak ta seria będzie wyglądała. Powywalaj sobie samochody tutaj, tylko nie rzucaj, żebyś zaraz ambarasu nie narobił, bo one ci podlatują. I teraz tak, wybierasz sobie jakiś losowy samochód. Możesz ty pierwszy wybrać swój pierwszy, a ja wezmę do tego mój drugi, bo będziemy to i tak robić na zmianę. Także jak wolisz. Którym samochodem, to ty zacznij. Którym samochodem zaczynasz pierwszy wyścig? Ja chcę Lamborghini. Lambo? Tak. Dobra, tylko pamiętaj, że tutaj szybkość na tych zakrętach to nie jest główny aspekt. Dobra, to ja do Lambo biorę sobie widzowie Teslę. Tak, ale ono nie będzie raczej aż tak szybkie, bo to jest Urus chyba, no nie? No Urus, ale to 320, on wiesz, że rekordowo praktycznie leciał na prostej. Ale to raczej nie będzie aż takie przyspieszenie, mi się wydaje, tak jak u innych. I daj Boże, żeby się nie wywalić. Jak się któryś z nas wywali na zakrętach, to mamy problem, bo drugi pewnie ładnie już wtedy poleci. Dobra, 3, 2, 1, start. Do tych samych kresek się ścigamy. Ja tutaj widzowie powiem wam tak szczerze, że jak ja z Karolem kiedyś robiłem na jednej serii ten odcinek właśnie z tego, pojechaliśmy sobie na tor, to szybszy samochód wcale nie był lepszym Takie coś też się widzowie liczy, ale jesteś gamoniem, nienawidzę cię. To tak można? Można, zaraz w ciebie tak przypakujesz, się zesrasz. Bo za szybko w zakręt wjechałeś i już bokiem stałeś. Ale wiesz, że ja nie mam super siły. To masz problem, to przegrałeś. No ale no to... aha, to ty masz super siłę, a ja nie. Dobra, pomogę ci, masz. Zatrzymam się i poczekam, aż troszeczkę dojedziesz. Ogólnie teoretycznie takie zasady powinny być, że jak już wypadniesz z toru, to już się nie ścigasz. Ale ja nie wypadłem z toru. No to pomogłeś sobie jakoś po ścianie postawić, to też mogły być takie zasady. Widzowie, właśnie to jest kwestia wasza. Co? Jak mogłem o ścianę niby? O, jedziesz już, dobra. Mniej więcej tyle, ile odjechałem, to poczekałem. No widzowie, to będzie ogólnie 5 wyścigów, także jakoś dużo nie będzie. Fajnie jest to zrobione, bo nie da się, żeby tu był remis zrobić. Po prostu ktoś musi to wygrać. Najprawdopodobniej będę to ja, jeżeli Tesla się okaże dobra. Powiem ci, ty na przykład na zakrętach odpuszczasz gaz, czy lecisz na całej? Ja nie wiem, najgorzej te opony do zera hamują. Jak opony ci do zera hamują? To no, zwalniasz przed zakrętami? Nie. No to kiedy ty hamujesz? Na prostej? Ja cię muszę dogonić. O kurde! Walnąłem w opony. Ty hamują do zera. A, bo ty mówiłeś o oponach na zakrętach. No tak. Ja się zastanawiam, co ty gadasz, że opony hamują do zera. Myślałem, że te w samochodzie. I się zastanawiałem, co ty w ogóle tutaj pierdzielisz. Dobra, widzowie, lecimy na całego. Nie wiem, daleko masz jeszcze? No. O kurde, on jest za mną. Dobra, teraz zakręty decydujące. Ej, Tesla mega dobrze się prowadzi w zakrętach, powiem ci. No to super. Oj, 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 trawa, dobra. No widzowie, tak jestem mocno skupiony, ale chciałbym to wygrać, no nie? Żeby Panie, pierwszy odcinek zacząć mocno, co? Panie, że się Tesla... Wyleciałem w powietrze, super, po Saturn mnie wywaliło, jak? Ale walnąłeś coś, czy co? No właśnie nie! No to ja nie widziałem tego nawet, to co ja ci mogę powiedzieć. Ale to i tak byś przegrał, bo to ostatnia prosta. No przegrałbym, ale jechałem normalnie prosto i zjechałem jednym kołem na trawę i wyrzuciło mnie w powietrze. Widzisz? Trzeba się trzymać toru jak w Need for Speedzie. 1-0, moi drodzy, dla mnie. Dobra, teraz ja pierwszy wybieram samochód. Możesz przyjść na piechotę. Torem. Co? Urósł już poza torem. No to urósł. Wiecie co? Ja bym sobie może wziął BM-kę, teraz zaryzykuję. Ona nie jest za szybka, ale wezmę chyba tą BM-kę. A co ty bierzesz do mojego zestawienia? O taki samochód, to patrz jaki to jest kontrast, wziął największy. Ten Monster Truck ogólnie ma 2 koła koni mechanicznych, ale może jechać chyba tylko 120. A moja może jechać zajebiście, też 120, a w grze było napisane inaczej. No ale dobra, nieważne, oszukali mnie jak zwykle. 3, mów jak ci się odpali wszystko. No i już chyba 3, 2, 1, start. Ja pierdzielę! Ale dobrze! Ja już 400 jadę. Wywali cię na pewno! Co ty zrobiłeś? Ja nie wiedziałem, było napisane, że 120 będzie jechać. A gdzie ty jedziesz po tym torze, czy gdzie ty jesteś? A, O kurwa, co tam się dzieje, patrzcie! No nie mogę z tego, nie mogę, czekaj, ja sobie powiem. No to jest tak nie fair ta gra. Najlepszym sposobem, jakbyś myślał trochę, to byś sobie go ustawił na tor i byś sobie jechał na tempomacie. Co tu się, widzowie, dzieje w ogóle? Czekaj, ja muszę na tor wrócić najpierw. No i tylko ustawiasz na tor w tym miejscu, w którym wyleciałeś, wiesz o tym. No co on zrobił? Aha. Ja pierdziele, no nie wierzę, co tu się, widzowie, dzieje. Oj, to będą chyba mocne odcinki z tej serii. Ustaw sobie tempomat, bo będzie ci ciężko grać, takie rady dla początkujących. Jadę, widzowie, jadę. No ja na razie tempomatu nie... Aha, mi się tempomat sam zmienia ogólnie. Jak? Nie wiem. Weź sobie trójeczkę i jedynką sobie zmniejsz, albo w ogóle sobie kliknij jedynkę, przytrzymaj długo, bo zanim to ci zejdzie z 400 do na przykład, nie wiem ile chcesz jechać na godzinę. A, czyli widzowie, tu nie jest oszukana BMK, 120 po prostu mogę maksymalnie jechać, nie jest za dobrze, ale jak młody trafił tego Monster Trucka, to jest zajebiście. Dobrze, dobrze ty takie numerki wziąłeś. Znaczy z Lambo Urusa ja bym się mega cieszył. Jedziesz? Bo cię nie widzę. Ej, tu jest lepsza zabawa niż na przykład na tych garażach zwykłych. Także też fajnie odświeżenie, bo praktycznie, widzowie, reguły takie same. Co prawda zamiast 8 pojazdów mamy 5. Mamy zakręty, także też trzeba umieć jechać, a nie tylko liczyć na farta. Ale garaże oczywiście też zostają, bo widzowie, na przykład pojechanie czy tym Monster Truckiem, który jedzie 400 na godzinę, czy nawet Ursusem, który jedzie 500, no po tych drogach to po prostu praktycznie rzecz niemożliwa. Ty jedziesz czy nie? Żyjesz tam? Nie. Ja myślałem, że cię wywaliło z gry, wiesz? Spokojnie, jeszcze możesz wygrać, jeszcze masz 3 wyścigi. Patrzę, widzowie, do... O kurde, się patrzę, widzowie, tak do tyłu, gdzie jest Mati, a... Czy ty mi możesz powiedzieć, co ty robisz tutaj? I dlaczego chciałeś mnie rozjechać? Nie wiem, tym się nie da jechać. Sam sobie takie coś... Znaczy no, nie wiedziałeś, co jest pod tymi numerkami, ale jakby nie patrzeć, sam sobie wybrałeś. Czyli tak, widzowie, 2-0 aktualnie. No i lecimy teraz z 3. wyścigiem. Nie, myślę, że te 5 wyścigów na tym torze to będzie idealnie pod długość odcinków. Teraz ty wybierasz pierwszy. Mhm. Co bierzesz? A które to jest moje? No, ten i ten, a te 3 są moje. Passata? Tak. To wiesz co, ty masz kombi. Dobra, to weźmiemy 2 bardzo podobne pojazdy, bo ja wezmę Volvo, które też jest w kombi. I myślę, że to będzie wyrównany pojedynek. Ciekawe, ile ty możesz jechać. Ja mam tutaj 250 aż wpisane. Dobra, 3, 2, 1, start. Jest dobrze na start, widzowie. Tylko tutaj ciekawe, jak się będą zachowywać te pojazdy w zakrętach, bo to wiecie, no tu jest największy problem. No już się trochę zostawiłem, powiem ci. Dobra, bez hamowania, widzowie. O kurde! No nie, to się dobrze w zakrętach nie zachowuje, powiem ci. No nie da się tu jeździć. Ja nic nie widziałem, bo się na ciebie zobaczyłem. Jak... Przejechałem normalnie, zwolniłem do 80 na zakręcie. I to jest właśnie dobre, bo to jest ryzykowne. Tu możesz się wstać tak naprawdę wszystko, widzowie, jeżeli chodzi o te odcinki. O tu z tej serii, Mati, to ja będę miał tyle shortsów, a szczególnie, że będą 4 shortsy, widzowie, na tym kanale dziennie albo 5 i na głównym też będzie 5 albo 4. Aha. Nie w tą, nie w tą, nie w tą, nie w tą, jedź! Patrzcie, jak Mati leci, co ty tam robisz w ogóle? Jak ty go rozpędzasz w takiej prędkości, że ty normalnie lecisz w powietrzu? I powiedz mi, jak ja jadę normalnie środkiem, to co ty robisz, że ty jesteś w powietrzu po prostu? Ja jadę 120 i on podskakuje. Na równym asfalcie? Tak. Dobra, nieważne! Nie, no widzowie... Kurde, nie mów też, zmarnowałem szansę. Dobra, Mati też zmarnował. Nie, no, czemu nie mogę przeskoczyć? Ja pierdzielę. Daleko jeszcze do mety? Dobra, skasujemy Matiego, ja szybciej podjadę, tego w bok walnę. Dawaj, 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 dobra, ty się wywalisz na którymś zakręcie. Wywalisz się na którymś zakręcie, ja cię biorę wtedy. Dobra. Kurde, nie wywalił się. Ostatni chyba zakręt, widzowie, no jak to przegram, to 2-1, to będzie lipa. Dawaj, dawaj, Volvo, Volvo, Volvo. To nie jest ostatni? Nie, czy ostatni? Nie wiem. Jest! Ja pierdzielę, ale ty masz... No nie. Dzięki! Nie ma za co. Ej, wiesz, że ja się patrzę do ciebie, co ty robisz? Widzowie, ja muszę grać po prostu z minimapą. Jak Matiego auto zacznie szybko przyspieszać, to wtedy po prostu jest wiadome, że on bierze to na plecy i idzie na nogach, a auto niesie na plecach. Też takie dojechanie na metę się nie liczy. 3-0. Możesz teraz walczyć o punkty honorowe, jak chcesz. Wyrzucił na trybuny. Co byś chciał teraz i czym byś chciał się ścigać? Może weźmy te... te wyższe? Bo ja teraz wybieram. Dobra, ja biorę Toyotę. Ej, w ogóle Toyota Supra to w takiej dużej wersji też wychodziła? Bo to Toyota to kurde Supra się nazywa. Co ty wziąłeś? Golfika? Tak. Dobra. 3. Czemu skręcasz tak kołami? Tak, bo ja nie mam biegów właśnie i... Jak biegów nie masz? Ja na automacie gram tutaj. No właśnie, ja nie mam zmienionych. A, dobra. Po ostatnim odcinku pewnie z liny. 3, 2... A, bo ty jeszcze nie zmieniłeś, dobra, ja nie wiem, co tu się dzieje. Dobra, dawaj. Gotowyś? 3, 2, 1, start. No jedź. Buczy fajnie. Tak się wsłuchałem, widzowie, chwilę. Dobra, pierwszy zakręt, jak Toyota sobie radzi z zakrętami, widzowie? No tak średnio i to mocno średnio sobie Toyota radzi z zakrętami. Przy dużych prędkościach, a przy mniejszej. Pardon, wyskoczyłem przez przypadek. O, pięknie, pięknie się zapowiada ta seria. Bardzo pięknie. Dobra, ogień na tłoki, kurde tam. Teraz widzowie, żeby nie wypaść z żadnego zakrętu, to jest dobrze, bo ta przewaga na prostej... Nie, tą Toyotą się nie da, widzowie, na zakrętach. Tamte działały dobrze, A Toyota działa po prostu tragicznie. Zanim ona się teraz rozbuja, to znowu będzie jakiś delikatny problem. I kurde, no nie da się tym grać po prostu. Co ty robisz? No nie! Ej, co ty zrobiłeś? Przeniosę go? Ej, to jest jak równowaga. No dawaj, dawaj. I mogę go wziąć, bo jestem trochę na torze, a trochę na tym. Jedź. Nie, no muszę, no nie... Ja jechałem Monster Truckiem. Ale to nie jest Monster Truck, ja nie przyjadę tym. Dobra, czekajcie, bo i tak z czasu już dużo straciliśmy. Dobra, trzeba go gonić. Czekajcie, ten środek drogi układamy i ruszamy. Dobra, ogień. Kurde, nie widzę go na mapie, zajebiście się zapowiada. Dobra, widzowie, czekajcie. Ej, jak ty tak się rozpędziłeś szybko, że ja cię nie... A, bo tu zakręt był. Wywaliłeś się na tym zakręcie, czy nie? Bo widzę, że jedziesz. Nie. No nie, no to z gówna, nie to Toyota, Boże, na zakrętach cały czas w TT wale. Tesla tak pięknie szła, wszystko tak pięknie szło, widzowie, a tutaj jest tragedia po prostu. Urusem też cały czas w zakręty waliłem. W czym? Znaczy czym? Urusem. No, no bo to też jakoś tak dziwnie, zależy, ale to nie wiem, czy to ciężkość jest maszyny zależna od tego, czy jak to tam działa, nie mam pojęcia. Jak ty już tu jesteś, ja cię widzę. No zajebiście znowu walnąłem, weź. I to nie wiem czemu, bo jechałem prosto i miałem jakby... Nie, no nie wiem. A ja już mam prostą. To ostatnią? No, ja już jestem prawie przy tym. Mhm. A właśnie Monster Trucka minąłem. Jest jeszcze szansa, bo tam jest jeszcze jeden zakręt. Jak będziesz na mecie, to mów, to ja po prostu przestanę jechać. No to już możesz przestać, bo ten zakręt zrobiłem. Już jestem prosto do mety. Mhm, dobra. 3-1, widzowie. Myślałem, że uda się do 5-0 wygrać, ale nie ma takiej opcji. I robimy, widzowie, ostatni wyścig. No to mi została BMK i tutaj już nie ma kto tak naprawdę wybierać. Kontra Matiego. Słyszysz? Nie słyszę. Ale jakby dźwięk z głośników. Jakby ktoś tu gadał normalnie na... No bo tak, no bo tu jest. Ale jaja. Także BMK, widzowie, nie wiem jaka to jest, ma to napisy? X7 kontra takie coś różowe. Nissan. Dobra. Nissan. 3. Czekaj, odczekaj silnik. Dobra. 3. Dobra, dawaj. 2. 1. Start. Aha, zajebista BMK. Tu powiem ci, że jak ja coś przywalę tą BMK, to z tym rozpędzaniem to będzie chyba ciężko wygrać. Czyli jakbyś sobie poradził dobrze w którymś innym wyścigu, to byś wygrał to, bo ty byś miał 3-2. No nie mówię, że przegram, ale... Ja pierdzielę, nie, tragedia, widzowie. Aj, no nie przyspieszę tego wam, po prostu się jedzie tak jak się jedzie. Ale fajna w środku, jeżeli chodzi o BMW. Jest! Wywaliłeś się! Jest, widzowie, no. Już straciłem nadzieję. No to fajnie, ja chciałem w ciebie wjechać, bo u mnie ty byłeś nie wiem ile z tyłu, nagle patrzę, ty jesteś już z przodu. Jest! Ja myślałem, że będzie... Oj, no, się nie da jeździć, to jest tak samo jak tamte twoje Toyota. Tak? Mhm. Kurde, chciałem rzucić ciebie, żebyś... Widziałeś to? No. Aj, dobra, nie udało się, widzowie, nie udało się po prostu, ale lecimy dalej. Nie wiem, to w sumie jednak fajnie się tym skręca. Mogłem jechać od razu teoretycznie i by było po problemie, no ale... Wywaliłeś się? No. Dobra. Powiem wam, że nie ma takiej tragedii. Ty, walnę cię w bok zaraz. Co? Jak ty niby pojechałeś dalej? Ja nie za bardzo nie zauważyłem, bo ja jechałem cały czas do przodu, nie miałem kamerki na tył. Łatwo, widzowie, łatwo. Ciach. Jak tam z tyłu się jedzie? Dobra, przywaliłem delikatnie, ale czekajcie, powoli ona się rozbuja ta BMK. Walniesz to? Weź walnij w te kółka. Kurde, goni mnie, widzowie, goni mnie, dobra, jedzim. Powiem wam, ale tak 140, jak się jedzie, się nawet tego za bardzo nie czuję tutaj. No nie, to bez szans, bo ty masz dużo szybszy samochód. Tak, szybszy ja mam samochód. No tak, ile ty jedziesz? Dobra, ja sobie zwolnię tu, żeby nie walnąć. Ile ty jedziesz? Aktualnie 80. No, ale tak najwięcej? No 160 chyba teraz jechałem, wiesz? No to właśnie. No nie! Ja zwolniłem, żeby się nie wywalić! To ty już tu byłeś? W każdym razie, widzowie, wygrana. Napiszcie, co byście chcieli w kolejnym odcinku, jeżeli chodzi o tą serię. No i zapraszam do subskrybowania, bo niedługo nowa seria na kanale. Na razie.